Cześć, 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 witamy was w potarganych... Cześć, Warszawa wita wieś. Ja tego nie powiedziałam. Ja was witam w papierkach, to jest Maciek. To jest Maciek, który... Było cześć, Chorzów wita wieś, cześć, Katowice witają wieś. Typowym warszawiakiem właśnie, tak, Warszawka odbija sodówka. Spójrzcie na obraz. To są przyśpiewki kibicowskie, słuchajcie. Typa właśnie takiego typowego, typowy typ. Dzisiaj będziemy o kibicach, nie będziemy o kibicach. Papierki, czyli szybkie info o szybkie tym, co się info, dzieje, drodzy co państwo. W trawie piszczy, co w papierach piszczy, kto się będzie rozwodził, kto się nie będzie, właśnie powinniśmy kto prowadzić takie rankingi. Kto się zaręczył, kto się rozwodzi. Top 10 najlepszy osób, które ślub. Pewnie się rozwiodą. Takie chuje by były z nas straszne. Top 10 najchujowszych wesel, prawdopodobnie. Tak, dzisiaj będziemy rozmawiali sobie o newsach i właściwie nawet nie o rozwodach, a zaręczynach, w sumie tak, gdzieś tam o zaręczynach, bo Marcin Dubiel oświadczył się Lexi, ona nie przyjęła tych zaręczyn. O Boże, jestem w szoku, naprawdę. Ona myślała, że to prank po prostu. Myślę, że to jest kolejny punkt w scenariuszu. Znaczy, Marcin Dubiel jest taką osobą... można by sobie pomyśleć. Marcin Dubiel prank. Jest jak ten Piotruś troszeczkę z bajki o wilku. Że wilk, i potem przychodzisz, nie ma tego wilka, wilk, przychodzisz, kurwa, no gdzie jest ten wilk? No, żartowałem, it's a prank, bro! I potem wilk, i go ten wilk wpierdala. Więc Marcin jest po prostu taką osobą, która... Myślisz sobie o nim, że to, co robi, to już jest prankiem, nie? Więc ja się też zastanawiam... Także tak, Marcin Dubiel oświadczył się Lexi, a ona tych oświadczeń nie przyjęła. Nie wiem, czy oni są ze sobą, znaczy, czy nie są, w ogóle, bo wiesz co, ja nie śledzę w ogóle tej oni cały czas robią daily vlogi. I... Te, które trwają po minutę. Tak, i pokażę ci jedną ciekawą ale rzecz. Ale są, czy nadal są cały czas na topie? Tak, i właśnie są w karcie na czasie i chciałem ci pokazać, co tutaj w tym na czasie się dzieje, bo to jest dosyć zabawne, patrząc na nich. Oni są na drugim i na czwartym miejscu. Jedną z tych miniaturek wrzuciła Lexi, a drugą wrzucił Marcin Dubiel. Zgadnij, którą wrzuciła Lexi, którą Marcin Dubiel. Tą wrzucił Marcin Dubiel, a tą Lexi. Nie, na odwrót. Tak? Właśnie Marcin Dubiel wrzucił miniaturkę, na której są szczęśliwi i uśmiechnięci i wszystko jest takie rozpromienione, a Lexi wrzuciła, gdzie oni są tacy chłodni i gdzie jest zmartwienie. Nie, to pomyślałam, że Marcin wrzucił miniaturkę, gdzie to ona patrzy na niego, a ona wrzuciła taką, że są happy. Okej, nie. To tutaj właśnie... Ja nie wiem, jakie są między nimi relacje, bo ja mówię, taka ja tego relacja romansu jest... to ja nie ci mówię, śledzę. To ja ci powiem, jaka jest relacja. Taka jest relacja, że ona go tutaj friendzonuje stuprocentowo. On jej mówi, że on ją kocha, a ona go friendzonuje. I mówi, że bądźmy tylko przyjaciółmi. Ale to jest w tym odcinku? Tak. Znaczy on wcześniej też jej pisał tam, że patrzy na ciebie. Ale to są długie odcinki, to czemu ja słyszałam, że są po minutę, tu jest 20 minut, bo oni robią po minutę na przykład odcinek, no dzisiaj była taka sytuacja, że dopiero się odniosę do tego, bo chodzi o to, że chcieli utrzymać daily, że zawsze jest to daily. Okay. Ale tutaj to jest 20 minut, ale czego? Rozmowy na łóżku, nie? Więc to jest taki content. No i tak to wygląda. I tak to wygląda. To jest pierwszy news, który mamy dla was, że oświadczyny odrzucone. Do których nie doszło. Nie, do których doszło, wszystkim, ale są odrzucone. I przy tym wszystkim nagle pojawia się Sukanek. Znowu. Tak, Sukanek znowu się pojawia w ich życiu. I znowu się pojawia z próbą kręcenia afery. Tak, Sukanek sugeruje, że Lexi Chaplin i Marcin Dubiel mają kontakt wyłącznie dla sławy i zasięgów. Oni odpowiedzieli, że się przyjaźnią i tak dalej, że Marcin oczywiście powiedział, że kocha Lexi i że on jest w niej zakochany. Ja zresztą kiedyś z nim o tym rozmawiałem i on te pierwsze takie rozstanie, które miał z Lexi, bardzo przeżył. Słuchaj, ja w ogóle nie wątpię w to, że oni mogą mieć do siebie uczucia i że mogą się kochać, przyjaźnić i tak dalej. A to, że kręcą na tym biznes, to jest inna sprawa. A znaczy ich problem i nie problem, no bo tak, to prawda. Z jednej strony mają na tym zasięgi i jakby to jest to, na czym się w ogóle Lexi opiera, to jest chyba tylko to, bo ja nie wiem, czy ona tworzy jakieś inne treści, oprócz treści opartych na aferach związanych z kocha, nie kocha, z zabawą, to jest jakby zupełnie co innego, więc jeżeli robią takie treści, to ludzie trochę tracą zaufanie do tej relacji i dlatego
no potem, jasne, potem jest tylko, wyciąganie takich brudów, tylko z drugiej strony, czemu Sukanek się w to wpierdala, nie? Bo to jest ona. No właśnie. I Dubiel napisał, po raz kolejny przesadziła, chora dziewczyna, która nigdy nie da sobie pomóc, mówi o toksycznym środowisku, a sama publikuje takie rzeczy i misją życiową jest rujnowanie ludziom życia. No jestem w to w stanie uwierzyć absolutnie, patrząc na jej wszystkie ruchy Sukanek, które następowały po sobie. To tak, to jestem w to 100% skłonna uwierzyć, natomiast no, nie dziwi mnie, że ktoś może w ten sposób spojrzeć. Jednocześnie ja absolutnie im wierzę w to, że oni mają jakąś relację romantyczną pomiędzy sobą. Mniej lub bardziej z jednej i z drugiej strony. Tak, ale wystawiając się tak bardzo, budując content na tym, jakby robiąc serial trochę ze swojego życia uczuciowego, sami wystawiają się na taką ocenę, tak. Która jest przykra, bardzo przykra na pewno, jeżeli te uczucia są prawdziwe. No. Po tym wszystkim kolejny news. Sukanek wrzuciła nagranie najprawdopodobniej, tam ludzie, tak, ona chyba nawet potwierdziła Fagata, że to jest jej nagranie. To brzmi jak Fagata, tak, ja słyszałam gdzie, to nagranie. Gdzie ona mówi o kimś, nie wiadomo o kim i tu nie będziemy mówili o kim, nie będziemy sugerowali nawet o kogo chodzi, że jest osoba, którą ona zna i która lubi bardzo, 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 bardzo młode dziewczyny. I gdzieś tam je molestuje. Prawda jest taka, że mając taką wiedzę i nie zgłaszając tego na policję, jest się współwinnym przestępstwa i to jest karane. Znaczy tak, takie rzeczy powinno się... Tylko ona potem mówiła, że to nie do końca tak było, że no, to było to, wyolbrzymione. To pieprzyć takie głupoty? Bo to też była prywatna rozmowa w tym wszystkim. I o to chodzi, że Sukanek wrzuciła prywatną rozmowę, którą tak, nagrała. Ale mówię, mając wiedzę, jeżeli ma się taką wiedzę, tak w ogóle taka informacja, jeżeli macie wiedzę, taką, że komuś wydarzyła się krzywda, że ktoś kogoś zgwałcił, molestował, robił komuś krzywdę, to wy mając tę wiedzę, nie zgłaszając tego na policję, popełniacie przestępstwo. Ale to jest dokładnie tak samo jak z gnębieniem, a za gnębienie, jak wiadomo, można trafić do zakładu karnego, ale można też wyjść z zakładu karnego, jak zrobił to kamerzysta. Kamerzysta wyszedł z zakładu karnego i od razu wrzucił Instastory, na którym pokazuje się bez maski. Właśnie, bo ludzie mówią, że jak to jest, że on się pokazuje bez maski? Przecież miał mieć zakaz pokazywania publicznie twarzy. Wydaje, że nie istniał w ogóle taki zakaz pokazywania mi się wydaje, że takiego twarzy. Zakazu nie było, że to była tylko urban legend. Tak, że było to specjalnie, żeby o tym ludzie mówili, no bo to jest takie trochę ekscytujące, nie? Dlaczego on nie pokazuje? Mógł mieć swoje jakieś prywatne powody, dla których nie pokazywał. Możliwe, i tak wszyscy wiedzieli, kto to jest, wszyscy wiedzieli, jak jego wygląda. Imię i nazwisko potem, i wiedzieli, potem już chodził wygląda. W tylko takiej wyciętej maseczce. To jest, na początku chodził w worku na głowie, gdzie to jest to tak jakby dziewczyna zamieniła bokserki kurwa na stringi. I potem chodził w takiej masy. I to stringi z, facet z Koniakowa. Zamienił bokserki albo stringi. Stringi z Koniakowa. No i dobra, no i wrzucił Instastories, że hej, wróciłem. I potem było kolejne Instastories, na którym mówił, że bardzo miło spędził czas w zakładzie karnym, że w sumie dużo mu to dało. Napisał książkę. Znaczy jeszcze nie napisał całej, napisał 3/4 albo 4/5. I ja jestem pewna, jednocześnie pełna obaw. Bo ja wiem, że ta książka się sprzeda, bo sprzeda się kupią na pewno, ją na 100%. I ci, którzy taki content kupują i kupują ci, którzy go nienawidzą. Audiobook będzie i audiobook będzie czytał Kruszwil. O Boże. Nie, na pewno, słuchajcie, to się na pewno sprzeda, więc gość, co by nie mówić o Łukaszu, gość ma łeb do interesów. On wie, jak robić biznes. No, ale naprawdę. To jest straszne. Wie, jak robić biznes. To, ja się śmieję, ale mogłabym płakać równie dobrze w tym miejscu. No szkoda, że tacy ludzie otrzymują atencję, ale widocznie mają do tego jakiś dar przyciągania tej uwagi. Ale to wiesz, to nie jest ich wina, tylko ale społeczeństwo ja mówię, że chce mają, po prostu takich taki dar, ludzi tak. oglądać i lubi mówię, afery, szkoda, lubi jak coś się dzieje i tak dalej. Społeczeństwo też pamiętajmy, że bardzo szybko zapomina o pewnych rzeczach, więc jakby cała ta sprawa, ten zakład karny i tak dalej, to za chwilę będzie tylko takie, a no rzeczywiście zaraz gdzieś tam zrobią zakładnie. Z niego Wałęsy jeszcze po latach. Internowany. No tak, tak było. Tak będzie. On zostanie prezydentem YouTube'a. No chyba, że coś znowu po prostu się i stanie. I stworzy coś nowo... Squid Game, on mógłby to stworzyć. To jest człowiek, który to zrobiłby i czerpałby z tego. Z chęcią pewnie jakieś takie, wiesz, przyjemności plus pieniądze. Jeżeli mu się coś powinie po drodze, no to wiadomo, on wie już, z czym się gdzieś tam mierzy. Ostatnio powinęło się z kolei Marcinowi Gortatowi i tu muszę przyznać, że naprawdę bardzo mnie zszokował, bo na wywiadzie, podczas wywiadu u żurnalisty rzucił naprawdę takim grubym statementem i jestem serio w szoku, bo powiedział, i tutaj zacytuję,
Powiedział tak, jestem szczęściarzem, tam mówił o swojej żonie i nagle rzucił o... A czy, przepraszam, jeszcze zapytam, czy jego żona jest osobą publiczną? Jest trochę taką, ona jest chyba panią doktor, tak mi się wydaje. Ale nie, tylko, nie, że ona zarabia pieniądze, okay. Żaneta Stanisławska się nazywa i ona jest ekspertka beauty, ona jest ekspertką beauty, Żaneta Stanisławska. Ona ma jakąś klinikę i tak dalej. I ona nie prowadzi social mediów? Prowadzi Instagram, prowadzi social media, natomiast nie o to chodzi Marcinowi Gortatowi, bo on nie napierdala na ludzi, na dziewczyny, które prowadzą Instagrama, mm-hmm. tylko powiedział tak, gardzę kobietami, które uważają, że są kimś, a nie są tymi osobami. Nienawidzę kobiet, które zaczynają dzień od tego, że rano odpalają Instagram i wstawiają pierwszy post, zanim pójdą do ubikacji. Gardzę kobietami, których życie opiera się na tym, żeby sprzedać post za 3000 zł. Nie cierpię takich osób, które sprzedają wszystko ze swojego życia. Nie trawię takich osób. Nie trawię osób, które nie mają podstawowych wartości życiowych. Sprzedają wszystko ze swojego życia codziennie, wystawiają swoją prywatność w mediach. I mi się wydaje, że po prostu poleciał trochę za grubo. Za grubo. No, ja tu mamy nienawidzę, tak, jest, nie cierpię, nie trawię, gardzę. To są tak mocne słowa, że jak ty je czytasz, jak w ogóle, wiesz, widzę je napisane, to mam taki dreszcz od razu, bo to jest takie mocne bardzo. Bardzo to hejterskie. Takie, tak. Ja nie wiem, jak wyglądał ten, bo wszyscy chwalą ten wywiad u żurnalisty. Wszyscy mówią, że to jest bardzo fajny wywiad i bardzo fajnie tam Marcin mówi. I być może jest to wyciągnięte z kontekstu, ale mimo wszystko nawet wyciągnięte z kontekstu mrozi. No słowa gardzę, nienawidzę, nie cierpię, nie trawię, to jest super mocne. No, szczególnie gardzę i nienawidzę, to są bardzo mocne rzeczy. Natomiast gdyby powiedział, że dla niego osoby, które dla których całym życiem są social media i żyją tylko pod to i nie są prawdziwymi osobami i są w stanie sprzedać siebie absolutnie w całości za byle jakie pieniądze, to by zabrzmiałoby zupełnie inaczej, a myślę, że mógł mieć to mniej więcej ja też, na myśli. Też mi się wydaje. Ale dodał jeszcze, że Pan Bóg, słuchaj, Pan Bóg, uwaga, Pan Aha. Bóg stworzył Instagram dla mężczyzn, żeby weryfikowali, kim są kobiety, informuje Gortat. Instagram jest światem Matrixa, to jest jeden wielki Matrix, ludzie muszą zrozumieć, że to, co widzisz na Instagramie, nie jest prawdziwe. Pan Bóg... Stworzył Instagram, żeby ludzie weryfikowali kobiety, mężczyźni. Mark Zuckerberg... Czy Mark Zuckerberg nie stworzył Instagrama? Ale przecież jest... Tylko jest właścicielem no jest, teraz. No tak, no. Nie, no... No jest to grube. Jest to głupia wypowiedź. Jeżeli miał na myśli to, o czym ja mówię, to byłabym w stanie zrozumieć gdzieś jakieś takie skwaszenie w tym kierunku, ale żeby od razu nienawidzić czy gardzić takimi osobami. Ja rozumiem na przykład jakąś niechęć do osób, które fejkują całe swoje życie, ale ja się po prostu z takimi ludźmi nie zadaję. To jest proste, nie? Znaczy, ja nie muszę być tego, może po nie prostu... oglądam takich kont. Nie zadaję się w życiu prywatnym z takimi być może ludźmi. Prywatnie się przejechał po prostu Marcin na kimś takim i dlatego bardzo możliwe, stąd no, ale to taka mówię, postawa. To, wiesz, no wystarczy po prostu jakby się nie zaprzyjaźniać głębiej. No z tak, ludźmi, ale skoro go ktoś skrzywdził, życie, no. to jest jak, słuchajcie, no z nietolerancją generalnie i która wynika często z tego, że jakaś grupa społeczna czy też rasa ci nie siada z powodu tego, że wydaje ci się, że cię skrzywdziła. Nie wiem, kogo skrzywdził Supermana, ale teraz jest duża nagonka na Supermana, bo syn Supermana został biseksualny. Syn? Tak, syn Supermana, który jest też Supermanem. Czyli tak, nowy Superman jest biseksualny, John syn Clarka Kenta i Lois Lane jest biseksualny i niedługo na kartach komiksu będziemy mogli oglądać jego związek z partnerem. No i bardzo dobrze, że jest, bo czasy się zmieniają i dzieciaki potrzebują też mieć superbohatera, który jest dla nich wzorcem. I co z tego, że ten jeden superbohater jest... Czy Superman jest wzorcem dla kogokolwiek w tej chwili? Nie raczej mam wątpię. Pojęcia, ale może próbują zrobić, może próbują w ten sposób wrócić też, no przywrócić tę postać, właśnie odświeżyć umówmy się, ją. No. Że... Słuchajcie, no jest moda wśród dzieciaków na to, żeby zabierać głos w sprawach LGBT i określać się w jakiś tam sposób. I ja nie mówię tego na wyrost tutaj, żeby kogoś obrazić, ale to serio jest gdzieś tam moda. Fajnie, że dzieciaki, które naprawdę to czują i tak dalej, odważają się na krok i wyjście z szafy, na coming out i tak dalej, ale jest mnóstwo też dzieciaków, które ulegają modzie, bo tak jest, tak, ja to ale widzę. Z drugiej strony, jeżeli nie byłoby jakiegoś takiego przerysowania, przegięcia w którąś stronę, to by to w ogóle nie zostało pchnięte do przodu. Oczywiście. I ja pewne rzeczy też nie do końca mi się wydają, wiesz, rytmiczne, że tak to mhm. ujmę, i nienaturalne po prostu w kontekście czasu dziejącego się. Nie chodzi mi o nienaturalne jako zachowania, tylko nienaturalne w kontekście czasowym wydarzenia się.
ale one widocznie takie muszą być. No tak, ja słuchajcie, kibicuję każdemu młodemu człowiekowi, żeby odnalazł się tam, gdzie powinien się odnaleźć i żeby nikt go za to odnajdywanie się nie napierdalał, bo to jest chyba najbardziej istotna rzecz w tym wszystkim. I nie każdy jest supermanem i nie każdy po prostu ma ciało ze stali i skórę ze stali, niektórzy nie mają tej skóry i może być im bardzo źle z tego powodu, więc pamiętajcie, nie bądźcie chujami dla nikogo, nawet jeżeli uważacie, że jest niezdecydowany, rozchwiany i tak dalej. Tyle od nas na dzisiaj. To chyba wszystkie papierki, które mamy, które dzisiaj przygotowaliśmy. I Mata wystąpił w klipie za nią Rubik. Wow, wow. Niesamowite. Znowu o Macie musimy mówić, naprawdę. Nie mówimy nie, o Macie. Nie mówimy o Macie. Dziękujemy bardzo. Widzimy się w kolejnych papierkach. Piątek 15. Pa! Do zobaczenia, pa!